Ten materiał powstał dzięki wsparciu moich patronów i sklepu muzycznego supersound.pl. Bardzo Wam za nie dziękuję. Witaj w 13 lekcji darmowego kursu nauki gry na gitarze dla każdego od podstaw. W tym miejscu znajdziesz pełną playlistę poziomu drugiego, a w opisie filmu ważne linki. Pierwszy z nich to link do mojego Patronite'a. Dzięki moim patronom jestem w stanie prowadzić ten kanał na pełen etat i nagrywać często odcinki. Dzięki też nim oglądacie te materiały, więc jeżeli chcecie wspierać moją pracę i dołączyć do zacnego grona gitarowych dzików Bazoka, to zapraszam. Zapoznajcie się z profilem, bo można wyrwać bardzo ciekawe atrakcje w zamian za symboliczne i dobrowolne wsparcie. Drugi link to link do mojego newslettera, za pomocą którego wysyłam powiadomienia o nowych lekcjach oraz opracowania do lekcji, więc można dostać więcej niż po prostu oglądając. Trzeci link to serwer Discord, przyjazny dla początkujących. Jeżeli chcesz porozmawiać na gitarowe tematy, to gorąco Cię tam zapraszam. Można pytać o wszystko, wymieniać się doświadczeniami, wrzucać swoje nagrania do oceny i po prostu spędzać czas w gronie miłych, sympatycznych ludzi. W ostatniej lekcji tłumaczyłem, jak zagrać w całości Roxanne od The Police. Dzisiaj natomiast omówimy sobie pierwsze kroki w nagrywaniu gitary elektrycznej. Bierzcie kawki, herbatki w dłoń, zaczynamy kolejny film. Pierwsza wersja tego materiału była za długa, dlatego nagrywam to ponownie. Będę zamiast mówić dzisiaj o wszystkim, odsyłał Was do filmów, które powstały już kilka lat temu na moim kanale i wciąż są aktualne. Więc jeżeli nie wiesz, jaki interfejs wybrać, a ja dzisiaj w ramach lokowania produktu będę pokazywał coś takiego. Jest to Volt od Universal Audio, biurkowy interfejs, który doskonale nadaje się do nagrywania gitary elektrycznej, ale też innych instrumentów. Tutaj, w tym miejscu masz poradnik, jak wybrać pierwszy interfejs. Jeżeli kierując się moimi poradami związanymi z tym interfejsem, napotkasz na trudności z konfiguracją swojego, to znowu pojawi się tutaj materiał odnośnie konfiguracji interfejsu. Jak sobie z tym poradzić w programie Reaper, bo ten program będę polecał. Trzecia rzecz, jeżeli chcesz w ogóle zobaczyć, jak wygląda workflow w programie, jak nagrać pierwszy utwór, to również są materiały na ten temat. Wszystko jest ładnie wylistowane, więc jeżeli chcesz szczegółowo poznać temat, to odsyłam do tamtych materiałów. Dzisiaj po prostu zrobimy to szybko i sprawnie. Pamiętaj, że bez żadnego interfejsu audio nagrywanie na kompie jest praktycznie niemożliwe, bo są spore opóźnienia, a jak zaczynamy bawić się sterownikami, to pojawiają się artefakty, jakieś problemy przetwarzania dźwięku. Więc jakikolwiek interfejs jest potrzebny. Może to być interfejs w twoim wzmacniaczu, jeżeli masz na przykład Bossa Katane Mark II. Może to być interfejs w twoim procesorze gitarowym, jeżeli masz na przykład jakiegoś poda Line 6'a czy coś w tym stylu. Może to być interfejs w twoim mikrofonie na USB, jak masz Blue Yeti albo coś podobnego. Także poszukaj, czy w sprzęcie, którym obecnie posiadasz, nie ma takiej funkcji wpięcia na USB do komputera i zastosowania tego danego urządzenia jako karty dźwiękowej, zastąpienia twojej karty dźwiękowej, która w kompie jest zintegrowana i nie nadaje się do płynnego i wygodnego nagrywania. Jeżeli w ogóle dopiero zaczynasz, nie masz interfejsu, nie masz żadnego sprzętu, to klikaj w ten poradnik. Tutaj mówię o tym, jakimi metodami można się tanio nagrywać w domu. Zarówno dźwięk w jednym poradniku i obraz w drugim poradniku. Jest to poradnik konsultowany z widzami mojego kanału, którzy często publikują swoje materiały na naszych grupach. Także zobaczcie nie tylko moje metody chałupnicze, od których zaczynałem prowadzenie kanału na YouTube, ale również metody innych twórców. Także obejrzyjcie sobie, jest tutaj sporo rzeczy, które warto ponadrabiać, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Interfejsy w dłoń i zaczynamy konfigurację. Zanim zaczniemy włączać interfejs i szukać go w systemie i potem się okaże, że go nie ma, musimy wejść na stronę producenta i pobrać sterowniki. Więc wchodzę na Universal Audio, Downloads, szukam swojego interfejsu, mamy Volt, pyk. Pobieramy sobie UA Connect na Windowsa, jeżeli macie Windowsa, na MacOSa, jeżeli macie MacOSa, wiadomo, to waży około 100 mega. Rejestrujemy się tutaj i dostajemy taką stronę na twarz. Getting started. Mamy tutaj, jak widzicie, poradniki, jak sobie poradzić z nagrywaniem, ale też ten poradnik jest od tego, więc możecie sobie to na razie pominąć i zaufać mi. Wchodzę na hardware, tu już zarejestrowałem tego Volta. Zrobiłem to poza kamerą, dzięki temu ściągnął się aktualny firmware i aktualne sterowniki. Teraz ten Volt jest rozpoznawany przez system i będę go mógł używać w różnych programach do nagrywania. A jeżeli chodzi o programy, mamy tu też zakładkę software i każdy producent, żeby zachęcić do swojego interfejsu, dodaje zestaw programów, które pozwalają od razu zacząć przygodę z nagrywaniem. Tutaj mamy na przykład Live 11 Lite Abletona, mamy symulację Marshalla, mamy program do strojenia Melodyne Essential, mamy jakieś inne wtyczki, jak widać. Więc to jest to, co dostajecie razem z tym interfejsem. Jest to zazwyczaj wylistowane na pudełku albo na stronie producenta.
Ja, żeby wam pokazać, jak to działa, to oczywiście to ściągnę, natomiast pokażę wam też darmowe oprogramowanie, które sobie wykorzystamy. Ja na przykład w ogóle nie używam Abletona, więc ściągniemy sobie coś, co się nazywa Reaper i ściągniemy sobie darmową, legalną wersję, bo Reaper ma kilka wersji, najnowsza jest 6.51 i ona działa legalnie tylko przez pewien okres, natomiast nie wiem, czy wiecie, wersja 0.9.9, która została opublikowana w 2006 roku, to jest w 100% legalna, działa podobnie, może nie jest taka stabilna, ale na początek nagrywania wystarczająca, więc ściągniemy sobie instalator, zaraz wam pokażę, jak ten program wygląda. W każdym razie miejcie świadomość tego, że bez sterowników nigdzie nie pojedziecie. Naszą gitarę elektryczną będziemy nagrywać w linie, czyli wepniemy sobie kabel do gitary, a potem do interfejsu i ten sygnał, który wyjdzie z przystawek, będzie bardzo surowy, bardzo czysty i nie będzie brzmiał jak gitara elektryczna, więc to, co potrzebujemy, to tak zwane wtyczki VST, które właśnie ten Reaper obsługuje. Więc znowu w opis filmu wrzucę wam taką paczkę z darmowymi wtyczkami, które można legalnie pobrać i będziemy korzystać z tego samego zestawu, żebyście mogli dokładnie to samo wykręcić u siebie, więc będzie to na przykład wzmacniacz Emissary od Ignite Amps i symulator kolumn Nat Ear od Ignite Amps. To nie jest konkretnie ta firma, którą polecam, jest dużo fajnych wtyczek, natomiast to jest dla mnie sprawdzone, wiem, jak to działa, więc sobie z tego skorzystamy. Sam darmowy Reaper nie wygląda zachęcająco, wygląda brzydko i staro, ale działa, więc włączamy sobie opcję, wchodzimy w Preferences, w Audio, Device i tutaj szukamy naszego Universal Audio Vault. Jak widzicie, tu mam kilka różnych interfejsów, które już zdążyłem zainstalować na kompa, więc ważne jest to, żeby stąd, chyba prawdopodobnie tak będzie wasze podstawowe ustawienie, Direct Sound. Tutaj wchodzimy w ASIO i tutaj szukamy Universal Audio Vault. Jeżeli miałbym podłączoną katanę, no to włączam katanę. Widzicie, tu się nic nie pojawia, bo katana jest offline. Jeżeli chodzi o mój interfejs, no to ASIO Fireface USB, to jest mój interfejs, z którego korzystam na co dzień, ale teraz będziemy używać Universal Audio Vault. Tutaj ważne, żeby pierwsze wejście było 1, drugie wejście 2, pierwsze wyjście monitor lewy, drugie wyjście monitor prawy, żeby wykorzystać wszystkie kanały. I teraz tak, mamy coś takiego jak ASIO Configuration, jak sobie w to kliknę, to pojawia się panel, który jest różny dla różnych interfejsów, ale bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, co za pomocą tego można zrobić. Otóż, jeżeli chodzi o sample rate, czyli o częstotliwość próbkowania, no to polecam ustawić najniższą 44100, czyli 44 kHz albo 48. Wyższe nie ma sensu, bo to nie ma wielkiego wpływu na brzmienie, a obciąża nasz procesor. Więc do naszego grania zdecydowanie nie ma to większego wpływu, więc ja sobie ustawię 48, bo takie mam ustawienia systemowe. Czasami, jeżeli na przykład macie wpięty interfejs i działa wam YouTube, ale wtedy nie działa interfejs, albo jak działa wam Reaper, a nie działa YouTube, to prawdopodobnie macie tutaj kolizję, czyli macie inny sample rate w programie, a inny sample rate w systemie, więc to jest taka porada, powiedzmy, poza nawiasem, związana z tym, jak takie podstawowe problemy można rozwiązywać. Status tutaj, nie ma nic ciekawego i buffer settings. Buffer, czyli tak zwany bufor, który daje nam możliwość przetworzenia dźwięków bez żadnych artefaktów, bez żadnych zniekształceń. Im mniejszy jest bufor, tym jest mniejsze opóźnienie, czyli szybciej dźwięk dociera po tym, jak zagramy. I to jest bardzo ważne, żeby znaleźć optimum, takie, które powoduje, że nie czujemy opóźnień w trakcie grania, ale też im niższy jest ten bufor, tym więcej tych problemów z dźwiękiem może się pojawić, czyli to jest takie balansowanie między szybkością działania a jakością działania. I ja zazwyczaj działam na 128-256. Zasada jest prosta. O, tu macie nawet input i output latency, czyli jakie jest opóźnienie na wejściu, jakie na wyjściu. Jeżeli łącznie sumuje się do 20 milisekund, to jest to praktycznie nieodczuwalne, czyli 10 plus 10. Natomiast wyższe, no to będziecie słyszeć, że szarpiecie struny, a dźwięk jest troszkę później. Także 128, myślę, że 256 też by było ok. Ważne jest to, że jak nagrywamy, to chcemy mieć minimalne opóźnienie, a przy odtwarzaniu, jeżeli mamy dużo instrumentów, dużo ścieżek, możemy ten bufor sobie ustawić na większy, wtedy nie będziemy mieć zniekształceń, wszystkie wtyczki będą fajnie działać, stąd to jest płynne ustawienie, które trzeba dopasowywać w danej sytuacji, ok? Więc ja sobie ustawię na 256,
Albo damy na 128, zobaczymy jak się sprawuje. I teraz możemy sobie włączyć track, add new track, pojawia się nowa ścieżka i możemy sobie już nagrywać. Zobaczcie. Jest to bardzo proste, jeszcze gitary nie mam wpiętej. Jeżeli chcę nagrywać, muszę uzbroić ścieżkę, kliknąć record. No już mi się nagrywa. Sygnału nie będzie, no bo nic jeszcze nie wprowadzam do interfejsu. Zaraz podłączę gitarę i zobaczcie co się stanie. Gitara podłączona. Widzicie co się dzieje? Zaczyna się coś tutaj ruszać. Sygnał wchodzi mi do interfejsu. Zasada jest taka, że ten sygnał powinien być wysterowany, żeby nie dobijał mi do czerwonego. Czyli to już jest źle. Widzicie, jak jest plus 0 dB, to już jest przester, tego nie chcemy. Więc zmniejszamy sobie, zmniejszamy. Tak, żeby maksymalnie dobijał gdzieś tutaj do minus 12 dB. To wydaje się takie optymalne ustawienie. Pamiętajcie, że w zależności od tego, jak mocno szarpiecie w struny, jak mocne macie przetworniki, no to będzie troszkę inaczej działać. Warto też ustawić sobie wejście instrumentalne, czyli takie, które jest dedykowane do surowej gitary elektrycznej, chyba że macie aktywne przetworniki, wtedy wejście liniowe. I w tym miejscu musiałem zrobić mały schachermacher, bo zorientowałem się, że jeżeli chciałbym wam pokazać, jak obsługiwać interfejs, to nie mógłbym tego nagrywać z zewnątrz, dlatego przełączyłem się na swój. To nie jest wina interfejsu, przy normalnej pracy nie byłoby z tym problemu, ale przez to, że nagrywam ten odcinek i chcę wam wszystko pokazać krok po kroku, to jest to skomplikowane. W każdym razie zobaczcie, mamy sygnał, ale nie słyszymy gitary i teraz to co musimy zrobić, to kliknąć w Direct Monitoring i teraz słychać sygnał z gitary, który dociera do interfejsu. Ale jak zdążyliście zauważyć, nie przypomina on wcale tego, jak normalnie brzmi gitara elektryczna. Jest bardzo suchy, surowy i jest to to, co dokładnie wychodzi z waszej gitary prosto do wejścia instrumentalnego. I teraz do gry wchodzą nasze wtyczki gitarowe. Zobaczcie, w ogóle tutaj, jeżeli byście chcieli wybierać wejście, które ma być obsługiwane w trakcie nagrywania, to klikacie sobie na ten analog 3. Tu macie coś innego na pewno napisane w swoim interfejsie. Mono input, tu wybieramy wejścia, możemy też nagrywać stereo, stereo input, proszę bardzo. Więcej na temat obsługi Reapera jest w osobnym materiale, który jest podlinkowany pod tym filmem. Tam tłumaczę wszystkie te zagadnienia związane z obsługą. Tak pokrótce klikamy na FX i tutaj będziemy dodawać wtyczki, ale póki co nie mamy tych wtyczek. Ja sobie je zainstalowałem, wrzuciłem do jednego folderu, ale Reaper jeszcze nie wie, że to zrobiłem, dlatego powinienem wejść w opcje, preferencje, preferences i teraz tutaj szukam FX plugins i w tym miejscu muszę kliknąć add i dodać folder, w którym zainstalowałem te wtyczki, więc ja to szybko zrobię. Pyk, darmowe nagrywanie i teraz robię rescan directory. O! I pojawiło się, wyskoczyło okienko, to znaczy, że załadował. I teraz wchodzę w FX, szukam moich wtyczek, mamy Ignite Emissary, to jest wzmacniacz, to dodajemy. Ignite Nut Ear to jest kolumna, no bo wzmacniacz nie zagra bez kolumny, zaraz wam pokażę co by było bez kolumny. Oczywiście się nie spali jak realny wzmacniacz, transformator, ale brzmienie będzie ohydne, więc tak wygląda interfejs, można tutaj kręcić gałeczkami tak jak w normalnym wzmaku, tak brzmi przester bez kolumny. Totalna tragedia, nieważne co byście tu kręcili, to nie ma prawa zabrzmieć. Jest to taki w sumie najważniejszy błąd początkujących, że nie wgrywają impulsów kolumnowych za wzmacniaczem i dlatego brzmi to jak kupa, więc druga w kolejności ma być kolumna nad ear. Kolejność jest ważna, na samej górze jest gitara i sygnał idzie w dół, czyli najpierw wzmacniacz, potem kolumna, nie odwrotnie, bo będzie dalej będzie kupa, no nie? Więc tak, w dół. O, i to już brzmi jak gitara przesterowana. Nie będę wgrywał żadnych dodatkowych impulsów, można się tym pobawić, macie poradniki na moim kanale, będzie też ten temat podlinkowany w opisie filmu, więc tak, wykorzystamy sobie gotowe presety, na przykład, nie wiem, Fredman Classic, zobaczmy jak to brzmi. Mnie się bardzo podoba, możemy sobie tutaj podkręcić głośność tej gitary. Mam wrażenie, że trochę za dużo jest pomieszczenia. Spróbujmy jakieś inne ustawienia.
troszkę coś takiego. Bez żadnego kręcenia już mamy fajne brzmienie przesterowane, ale jakbyście chcieli, to naturalnie możemy pokręcić tym brzmieniem. Możemy sobie zmieniać kanały. Tu mamy czysty. Możemy kręcić ekwalizacją, dajmy na przesterowany, bo tu będzie pewnie bardziej słychać. Możecie się domyślać, ten wzmacniacz jest raczej dedykowany do cięższej muzyki, ale możecie poszukać sobie innych darmowych wtyczek, ja listę wam sporządzę. Sporo rzeczy będzie w opisie filmu, także warto sobie tam zaglądnąć. No i to jest tyle, teraz co potrzebujemy? Chcemy nagrać jakiś podkład, znaczy może na razie się to odpuśćmy. Chcemy dograć się do jakiegoś podkładu, ściągamy MP3, możemy ją na żywca przeciągnąć. Ja zaraz znajdę jakiś tutaj podkładzik, cokolwiek co mam na dysku. Niech będzie, to będzie śmieszny akord, pyk, przeciągam i mamy już dosłownie wgrany podkład, to może być cokolwiek. Ja sobie wykorzystałem jakiś tam plik MP3, nawet nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. No i co? Możemy sobie jak najbardziej to wykorzystać. Nie pasuje do tego brzmienia, które ustawiłem na wzmacniaczu. Dajmy tutaj czyste, więcej basu, więcej gainu. Cichutko jest, nie? Można podkręcić. Dalej. Nie, już można ćwiczyć z podkładami. To jest wszystko, co potrzebujecie, czyli wgranie wzmacniacza, wgranie impulsu kolumnowego, potem można sobie jakiś podkład tutaj wrzucić i już wszystko działa. Naturalnie ten interfejs Reapera 09 jest bardzo prosty, ubogi, wystarczający na początek. Ale jakbyście chcieli, możecie sobie skorzystać z Reapera tego nowszego. Nie pamiętam, ile dni on jest darmowy. Jak coś, to potem się wciąż uruchamia, ale przypomina o tym, że trzeba go za niego zapłacić. Więc ja używam nowego Reapera. Mam legalną licencję. Do tego was zachęcam, żebyście kupowali i wspierali twórców, a nie piracili. Na tym można zrobić już naprawdę wszystko. Jeżeli chcecie coś zagrać, nagrać od zera, wystarczy sobie tutaj wklepać na dole. Widzicie? BPM metronom. Można sobie ten metronom ustawić. Można sobie go włączyć, zaraz sobie przypomnę, gdzie to się robiło, bo dawno nie używałem tej starej wersji. Insert click source, można wrzucić klika i najnormalniej w świecie go rozciągnąć. Zobaczcie, pyk, łapiemy. O, rozciągamy i dzieje się nam coś takiego. Można sobie do tego nagrać, można... Można ćwiczyć w ten sposób, można nagrywać partie. Pyk. Co jest piękne, to to, że można w trakcie, już jak nagracie sobie surową gitarę, zmieniać jej brzmienie, czyli możemy teraz się pobawić, słuchając. Kolumnami możemy włączyć nagle przester.
Czyli edycja jest już po nagraniu i to jest fajne, jak sobie kręcicie różne brzmienia, możecie sobie jakąś jedną partię zapętlić i potem poustawiać, wzmacniać. Więc jest to fajna zabawa i to jest tak naprawdę tyle, ile musicie wiedzieć, żeby zacząć przygodę z nagrywaniem. To, że mamy program do nagrywania, który jest darmowy, to, że trzeba skonfigurować w bardzo prosty sposób interfejs, ustawić sobie podstawowe parametry, można wrzucić metronom, można wrzucić podkład, nagrywać za pomocą darmowych wtyczek, można kształtować brzmienie naszej gitary. No i myślę, że to na start wam wystarczy. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzach, a w opisie filmu, przypominam, będzie cały spis dodatkowych materiałów bardziej zaawansowanych, które pozwolą się wgryźć w ten temat dużo głębiej. Hasło dzisiejszego odcinka to nagrywanie jest fajne. Bardzo dziękuję wam za uwagę, dziękuję sklepowi muzycznemu supersound.pl za udostępnienie tego interfejsu. Jeżeli chcecie kupić sobie coś gitarowego, to zapraszam do zapoznania się z ich ofertą. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, to dzięki wam ten kanał tak prężnie funkcjonuje. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!